Hej, hej, hej! Z tej strony LegoFanka. Dzisiaj mam dla Was magazyn Lego Friends. Mamy tutaj w zestawie 20 klocków i budowlę, jaką możemy zbudować. Jest to zachwycający pies w spadle zwierzaków. Piesek ma na imię Dash i jest to piesek Stephanie, który jest po prostu przecudowny, wygląda trochę jak mój Garo. Także już mnie przekupili samym wyglądem pieska. To pora otworzyć ten model. To zaczniemy od salonu piękności. Tutaj jest takie miejsce, żeby posadzić pieska i żeby go wyczesać. Jest pewnie jakiś szampon, odżywka, może nie wiem, jakiś płyn do mycia. Tutaj może jakaś nagroda dla pieska za to, że był grzeczny i ładnie się umył, wanna. Podoba mi się szczególnie ten kran złoty, piękny, jest bardzo ładnie zrobiony element. No i myślę, że główna potrawa, deserek nasz, czyli piesek Dash, który jest tutaj moim zdaniem najwspanialszym elementem. Zdjęłabym mu tą kokardkę. Ma on bardzo ładnie nadrukowane oczy, a także obruszkę z gwiazdeczką, przesłodki. To postawmy go na miejsce, niech sobie troszeczkę spocznie. O, tutaj można go postawić i bez problemu się zmieści. Także pora przejdźmy do magazynu. Na okładce również mamy Stephanie, a także jej pieska. Reklama magazynu Lego City. Instrukcja jak składać. Reklama magazynu Lego Hide and Side. Jeszcze 2 tygodnie i premiera, także warto. Jakie słodkie szczeniaczki. Tutaj mamy informacje na temat piesków. A także szczególnie o szczeniaczkach. Pies domowy to pewnie taki typowy kundelek, czyli piesek, którego na przykład możecie adoptować. Przecież nie trzeba kupować zwierząt. Niektóre zwierzątka naprawdę potrzebują tego, żeby je zaadoptować. Także jeśli planujecie kupić psa, to może zastanówcie się, czy nie lepiej pójść do schroniska, bo jednak ta umowa adopcyjna jest bardzo łatwa i krótko się ją podpisuje i nie trzeba dużo, a możecie mieć za darmo zwierzątko i jeszcze je uratować. Także takie szybkie triki. Pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale ja się będę powtarzać i będę mówić to, co mam powiedzieć, to, co chcę powiedzieć. Nie kupuj, adoptuj. Tutaj mamy różne prace konkursowe. Świetnie, naprawdę bardzo gratuluję wszystkim. A jeśli wy chcecie wziąć udział, to również możecie narysować pracę, stworzyć pracę przedstawiającą salon piękności dla zwierząt. 4 zestawy do wygrania. Myślę, że warto, bo zestawy są bardzo fajne, więc jeśli ich jeszcze nie macie, to możecie spróbować. A zabawa jest naprawdę zawsze świetna. Wow, 5 listopada sklepik na Halloween z kotem, kapeluszem, nietoperzem i dynią. Dużo ciekawych elementów. Ten kotek jest taki słodziutki, mam do nich słabość, mimo że już takiego mam, to i tak mam do nich słabość. Kotki są w ogóle najwspanialszymi zwierzątkami. No pieski też lubię, w ogóle uwielbiam wszystkie zwierzątka praktycznie. Ale jakoś mam chyba największy sentyment do kotów. Także możecie napisać w komentarzu, czy wolicie kotki, czy wolicie pieski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ten magazyn jak najbardziej polecam. Jeśli nie macie figurki pieska, to zapraszam do kiosków. Bodajże wychodzi 1 października. Wyszedł 1 października. Ale nie jestem w 100% pewna, także warto śledzić kioski. Pa!